Dzień dobry. Niezmiernie miło nam zaprezentować materiał związany z odmianami papryk, jakie uprawialiśmy na naszej działce w 2020 roku. Jak widać, bogactwo kolorów, kształtów, ale również smaków jest niesamowite. W chwili obecnej w ręce trzymam paprykę odmiany Nocturne. Tak ona wygląda, jest ciemno zabarwiona. Kolejna papryka to odmiana Citrina. Jak widzicie, jest w takim jasno-zielonkawo-żółtym kolorze. A przede mną teraz papryka odmiany Ingrid w takim czekoladowym zabarwieniu. Papryka o takim żółtawo-zielonkawym zabarwieniu skórki to papryka odmiany Calypso. Papryka odmiany Oda w takim fioletowawym kolorze. Papryka w mojej ręce to odmiana Sweet Chocolate, tak czekoladowo zabarwiona. Ogromna papryka w mojej ręce to nic innego jak odmiana Vika. W mojej ręce teraz znajduje się papryka Alexander. Odmiana AG Fantasy o takim żółtawo-zielonkawo-fioletowym kolorze skórki i o ciekawym, oryginalnym kształcie. Kolejna odmiana o sopelkowym kształcie to Buena Mulata. A teraz trzymam w ręce odmianę papryki Piramida. Prawdą jest, że na jednej roślinie rozwijają się, jak widzicie, papryczki różnego koloru. Kolejna odmiana to odmiana Cyklon, jak widać, o takim sopelkowatym kształcie owoców. Ta malusieńka pomarańczowa papryczka to nic innego jak papryczka chili Harapita. Papryczka przypominająca troszeczkę robaki to nic innego jak odmiana Aribibi, odmiana pikantna. W ręce teraz trzymam papryczkę ostrą Habanero Limon. Te pięknie wybarwione na czekoladowo papryczki to nic innego jak Habanero Chocolate. Kolejna odmiana ostra to Habanero Red. A teraz kolejna ostra papryczka to papryczka But. Kolejna odmiana w moich rękach, przypominająca pewien męski narząd, jest to papryczka Penis Pepper Red. Kolejna odmiana, taka bardziej sopelkowa, to Hungarian Yellow. Kolejna papryka jest to papryka Coral. Jak sama nazwa wskazuje, przypomina korale.